Czołem, drogie Ancymony, dawno się nie słyszeliśmy, co? To już ponad miesiąc, jak pierdolnik leży martwy, a nieliczni, którzy znali to miejsce, zdołali już pewnie o nim dawno zapomnieć. W ramach ratowania tej dziurawej szalupy postanowiłem w końcu spiąć swoje dubsko i nagrać drugi odcinek wulgarnego monologu. Powiedzieć co u mnie, a przy okazji pozachwycać się grami, które miałem okazję ostatnio ogrywać. Jak wiecie, 2 miesiące temu moje wkurwienie przekroczyło wszelkie granice, spakowałem graty i spierdoliłem w pizdu do Niemiec na ogórki. No, na magazyn właściwie, ale tak się mówi, spierdolić do Niemiec na ogórki. No, chyba że to w moim głupim łbie tylko tak się mówi. Jako że często weekendy jestem zmuszony spędzać na ziemiach niegdyś należących do austriackiego akwarelisty, to pomyślałem, a kurwa zwiedzę coś. Pewnego dnia więc odwiedziłem ten cały Berlin. Każdy się tak tym miastem podnieca, więc myślę, a zobaczę jak wygląda ten cały wielki świat. I zobaczyłem, i w sumie to fajnie tam jest, tylko ludzi za dużo i miasto też jakieś takie za duże. Pierdolnąłem z buta w ciągu jednego dnia 30 km. Zobaczyłem tą słynną bramę brandenburską, która wrażenia na mnie jakoś nie zrobiła. Zawsze myślałem, że to jakiś kurwa wielki portal do piekła, chuj wie co, a tak naprawdę to jakaś popierdółka z fajną rzeźbą na szczycie. No, rozczarowanko. Spotkałem też jakiegoś zielonego gościa. Początkowo myślę sobie, jaki kurwa pojebany posąg, a tu nagle chłop się rusza i jeszcze zachęca do zdjęcia z nim za 2 euro. No chuj tam, zawsze jakaś pamiątka, mimo że na zdjęciu wyglądam jakbym spierdolił z choroszczy z sali, na której leżałem z majorem Suchodolskim i innymi barwnymi mieszkańcami pewnego miasta na Podlasiu. Ale chuj tam z opowieściami rodem z głowy Sejrowskiego, skoro to kanał o grach. W grach co prawda Berlina nie zwiedziłem, ale udało się w końcu zobaczyć Czarnobyl. Kocham Stalkera, no, jestem kurwa największym fanem tej gry na świecie. Gdybym był naprawdę popierdolony, to pewnie bym sobie logo na czole wydziergał. Pojawiła się taka gra, co się zwie Chernobylite, przez wielu nazywana duchowym spadkobiercą Stalkera właśnie i... No jak kochacie grę ukraińskiego studia i nie możecie 2 doczekać, to szczerze polecam obczaić dzieło Polaków. Klimat zaszczucia, łuszcząca się farba na ścianach, opuszczone budynki, radioaktywne lasy, pojeby z bronią i ciarki od paznokci u stopy aż po same kurwa zakola. Gra to taka mieszanka strzelanki, craftingu, eksploracji, a to wszystko zostało wrzucone do wielkiego kotła z napisem radioaktywne. Przez jakieś 10 godzin gry 5 razy zesrałem się w gacie, 2 razy umarłem całkiem ze strachu, spadłem z krzesła, a siur dygnął mi dokładnie 76 razy. No sorry, zawsze staram się szczerze opisywać gry i moje wrażenia, że jestem wielkim fanem czarnobylskich klimatów, to przy omawianym zawodniku cieszyłem się jak małe dziecko, które znalazło gazetę z gołymi babami. No coś pięknego. I gra ma oczywiście wady, ale są to głównie rzeczy natury technicznej, a tu jakiś patafian się zablokuje na drzwiach, a tu jakiś skrypt nie załapie. Jednak jako całość, no palce kurwa lizać, tylko ręce wcześniej umyjcie, bo siorbanie takiego napromieniowanego palucha może się dla was źle skończyć. Jeszcze wam 3. ręka wyrośnie czy coś, albo szatan wam się objawi. Szatan też jednak może objawić się wam dlatego, że miała miejsce premiera odświeżonego Diablo 2. Tak solidnie odświeżonego. Nie będę się może wypowiadał o tym kurewskim Blizzardzie, bo ich jebać gorącym prętem po tych małych jajkach, ale przyznać im trzeba, że z drugim diabłem to im się naprawdę udało. Znowu czuję się jak za gówniaka, gdy spierdalałem ze szkoły, byle tylko spuścić w pierdol krwawej orlicy, przekopać rakaniszu przy kamieniach, czy posłuchać jak kowal w podziemiach pierdoli o świeżym mięsie. Gra wygląda naprawdę świetnie, nawet na Switchu, na którym diabła ogrywam. Mały ekran maskuje wszelkie niedogodności, przez co nie biją nas po oczach uproszczenia, które no, niestety konieczne były, żeby gra śmigała na tym małym dziadostwie. Znowu towarzyszy mi syndrom, a jebnę sobie jeszcze te lochy i idę spać. Potem kurwa ze strachem stwierdzam, że jest jebana 3:00 w nocy, a ja rano muszę zapierdalać na niemiecką gospodarkę. Zupełnie jak za mało lata. Tylko wtedy się w sumie chyba do żadnej gospodarki osobiście nie dokładałem, ale chuj tam. Dołożyć się jednak warto do wypłaty pracownikom Techlandu, bo projekt, który przenieśli na Switcha jest... no, kurwa, jest niesamowity. Gdy usłyszałem po raz pierwszy o tym, że Dying Light pojawi się na Switchu, pomyślałem, na chuj wam ludzie ten kaktus, przeca ta konsola wybuchnie. No, nie widziałem tego ani trochę. Racja, był już Wiedźmin 3 na tej małej konsolce, ale myślałem, że to była jakaś kwestia paktu z diabłem i no, nikomu innemu nie uda się przenieść tak dużej gry na tak małe ustrojstwo. I się myliłem, jak zwykle. Spierdalanie przed zombiakami po dachach dawno chyba nie było tak przyjemne. Gra nie dość, że wygląda zaskakująco dobrze, to przy tym działa bardzo płynnie i nie jest to granie w chmurze czy inne tam amerykańskie wynalazki, jak niektórzy się pytają. Ta gra naprawdę hula na Switchu. Niestety, jako że Nintendo to zacofane kutafony, o czym wszyscy wiemy, w Europie jest problem przez niemiecki oddział tejże firmy. Gry nie kupicie tymczasowo w cyfrowym sklepiku, bo jakiemuś tam Jurgenowi czy innemu Hansowi zmalały jajca i uznał chyba, że gra jest za brutalna na jego kurwa skołatane serce. Kupić ją możecie w pudełku lub cyfrowo przez zmianę regionu na konsoli. No, trzeba kombinować, niestety. Z ręką na sercu jednak przysięgam, że warto to zrobić, bo rozpierdalanie czaszek z dechlaką podczas jazdy pociągiem czy autobusem to przeżycie cudowne i wspaniałe. Tak, wiem, brzmi jak psychopata, ale naprawdę uwielbiam Dying Light i zachęcam do sprawdzenia tej gry na Switchu. Tym bardziej, że kieszonkowe wydanie jest wypełnione wszystkimi dodatkami, jakie wyszły do cuda od Techlandów, w tym genialnym The Following. Magia, proszę ja was, Ancymony, magia. Pozostając jeszcze w temacie polskich gier, niedawno premierę miał też Gamedec, gra inspirowana słynnym Disco Elysium, dziejąca się w uniwersum stworzonym przez Marcina Przybyłka. Jesteśmy detektywem z przyszłości, nie jakimś tam kurwa Rutkowskim na sterydach z dziwną fryzurą, tylko prawdziwym cyberpunkowym kozakiem. Jest XXI wiek, Warszawa, samochody latają, ludzie podróżują po innych światach bez ruszania dupy z fotela, a my wcielamy się w tytułowego Gamedeka. Gamedec to taki gościu, co rozwiązuje sprawy w wirtualnych światach. Porwali ci dziecko w jakimś kurwa MMO, Gamedec wbija z buta do gry, załatwia sprawy i wraca do ciebie ze zgubą. No Rutkowski to sobie może do tego jasnowidza co najwyżej zadzwonić. My tu jesteśmy kozakiem, nie on z tym przydupasem. Gra mocno stawia na wybory, to my w dialogach kierujemy historią, to my podejmujemy decyzje, a gra posłusznie wykonuje nasze rozkazy. Zacząłem w to grać pewnego wieczoru przed snem, myślę sobie jebnę partyjkę, przejdę poziom, idę spać. I na drugi dzień męczyłem się w pracy niczym żuk gnojarz toczący kupę słonia pod górę, bo oczywiście na jednym poziomie się nie skończyło i... w sumie to miałem podobne uczucie co przy serialach na Netflixie. Kurwa, a co będzie dalej? A co jeśli ten typ to... no i cyk, kolejny odcinek. Jeśli kochacie przegadane gry, to musicie Gamedec sprawdzić koniecznie. Tym bardziej, że gra jest w przeciwieństwie do Disco Elysium po polsku, więc nie musicie męczyć się z czytaniem całej książki po angielsku. I chwała twórcom za to, bo granie we wspomniany wcześniej tytuł na Switchu mnie przerosło, nie wspominając o chujowej optymalizacji. Grajcie w Gamedeca lepiej. Jeśli jednak czytanie na ekranie to nie wasza bajka, waszym marzeniem jest zostać drugim ojcem dyrektorem, to warto sprawdzić coś, co nazywa się... kurwa, ten mój nieszczęsny angielski, ja pierdolę. Proszę się nie śmiać, uwaga, wymawiam nazwę gry. Honey, I Joined a Cult. Tworzymy sektę, sprowadzimy nabór wyznawców, a potem pierzemy im mózgi i okradamy z hajsu. Pierwsza siedziba naszego kultu nie będzie może imponować, bo religijni fanatycy srają do wiadra, myją się w rzece, śpią na kartonach, ale jeśli odpowiednio zryjecie im mózgi, to kto wie, może też będą do was zapierdalać z kopertami jak do tego grubasa z Torunia. Wiara czyni cuda ponoć, więc warto zadziałać. Spodziewałem się, że usiądę do tej gry na 20 minut, a tu ani się obejrzałem, jak krzyczałem do komputera coś o walce z systemem, jakieś kurwa rzucaniu hajsu na tacy, bicia mi pokłonów. No chyba, że to halucynacje były. Pozostając jeszcze w temacie indyczym, to lubicie kawę może? A lubicie do tej kawy poczytać jakiś kryminał, nie wiem, jazzu może lubicie słuchać? No to cyk, kolejna polska gra, która was zadowoli. Coffee Noir, czyli mieszanka gry detektywistycznej z ekonomiczną. No, 3 razy sprawdziłem, czy dobrze mówię. Tak, mieszanka śledztwa z ogarnianiem spraw kawiarni. Serio. No i ta mieszanka jest zajebista. Wcielamy się w detektywa, który szuka zaginionego chłopa. Jako że ciężko tak w prochowcu wyciągać informacje od ludzi, to udajemy gościa prowadzącego kawowy biznes. Prowadzimy dialogi, dbamy o firmę, a w międzyczasie oczywiście lecimy ze śledztwem. I muzyki słuchamy. Matko kochano, jaka ta muzyka tutaj jest wspaniała. Gdybym miał gramofon, to bym twórcom nerkę oddał za ścieżkę dźwiękową na winylu. No, coś pięknego. W Niemczech poza okazjonalnym graniem w końcu mogę wieczorami nadrobić nawet jakiś serial. Klimat Berlina mi się chyba mocno udzielił, więc padło na coś takiego jak Berlinskie Psy. Jest sobie detektyw, no. Kurwa, wiem, że dużo detektywów w tym odcinku, ale mniejsza z tym. No więc jest sobie detektyw, pijak, hazardzista i w sumie to na pierwszy rzut oka debil. Pewnego wieczoru ginie na blokowisku gościu, który okazuje się jakimś piłkarzem, kozakiem, który by naszego Robercika ograł jak dziecko. Policja dostaje pierdolca, bo zbliża się jakiś tam ważny mecz, mordercy znaleźć nie mogą, informacja nie może się więc przedostać do opinii publicznej, bo no wiadomo, będzie zadyma jak skurwysyn. No i ten nasz detektyw, pijak, hazardzista i debil musi teraz rozgryźć sprawę, jednocześnie ogarniając swoje tam ważne sprawy. Wiem, że opowiadam o tym, jakbym sam był debilem, ale gadanie o serialach to umiejętność, której jeszcze nie posiadam, uczę się i boję się, że zaspoileruję i odlecicie z tego kanału. Odlecieć też możecie razem z ludźmi, których zabija słońce. Kierunek Noc często gdzieś przebijał mi się na Netflixie, ale jakoś nigdy nie miałem czasu, żeby się za niego w końcu zabrać. Opis był ciekawy, ale wiecznie miałem co innego na głowie i co innego mi zaprzątało umysł. W końcu jednak zobaczyłem i no spoko, choć bez fajerwerków, za to z polskimi akcentami, których jednak nie zdradzę, bo w sumie sam się miło zaskoczyłem. Zaskoczcie się i wy. Jest sobie samolot na lotnisku, siedzą sobie ludzie, lecą sobie gdzieś, wiadomo. Nagle na pokład wpada teoretyczny pojeb, krzyczy, że słońce zabija, nie ma czasu na wyjaśnienia, lecimy kurwa w chuj, jakby to powiedział Bonus i JPG. Pierwsze co normalny człowiek pomyśli to, że no nienormalny chłop, jak słońce zabija, no zabija jak się w nie wleci może. Ludzie jednak zostali przekonani przez pojeba i odlecieli psiną dal. Okazuje się, że światło dzienne sprawia, że z ludzi ucieka duszyczka i gniją na chodniku, więc nasza ekipa z samolotu musi teraz ciągle lecieć tak, żeby pozostawać po zaciemnionej stronie naszej planety. Serial to moim zdaniem nic jakoś kosmicznie wybitnego, ale oglądało się naprawdę przyjemnie i mam nadzieję, że pojawi się kiedyś jeszcze jakiś nowy sezon. A wy, Ancymony, co ostatnio oglądaliście, w co graliście? Piszcie koniecznie w komentarzach, ja tymczasem się żegnam i no, mam nadzieję, że do usłyszenia szybciej niż za kolejny miesiąc. Mówił do was Wulgarny Gracz.